Dzięki Wszechmogącemu Bogu, że jeszcze zachowuje nas przy życiu, że dawał nam tą możliwość, tą łaskę, aby być się na nabożeństwie, słuchać Bożego Słowa. Dzięki za braci, siostry, którzy podzielili się słowem, pieśnią. Dobrze, jak tak normalnie, naturalnie zachowujemy się. Kiedyś słyszałem, jakby na starożytnie brat jeden usługiwał i podzielił się takim świadectwem. Mówi, przyjeżdża do naszego domu ewangelista, bo ojciec był pastorem. I zawsze przychodził, ze mną porozmawiał normalnie. I potem, kiedy poszedłem do kościoła na nabożeństwo i on zaczął usługiwać, mówi, patrzę, to jest ten brat czy nie ten brat? Nie, ten brat. Ale głos zmienił, zachowanie zmienił, raczej tonację głosu, wszystko, że tak normalnie, ważne, jak jesteśmy normalni, nie tak przeduchawiamy siebie, prawda? Tak normalnie, jak wyjdzie za kaznicę. Ja nie mówię, że kiedy coś trzeba podkreślić, powiedzieć głośniej i tak dalej. To jest normalna wymowa, barwa i tak dalej. Ale od razu robi się taki duchowy. Od razu, tak jak nawiedzony mówi, jakby tam wszystko się zmienia, głos, tonacja, wszystko się zmienia, prawda? To nie jest właściwe, to jest takie udawanie. Bądź taki, jaki normalnie jesteś i tak postępujesz. I zwykłe, proste słowa, a dają więcej błogosławieństwa niż ktoś siebie takiego robi bardzo duchowego. Ale to tak na marginesie patrząc, tak też gdyśmy słuchali ostatnio właśnie wspomnienie tej reformacji było. Dobrze, że ten czas, może jedni mniej, bardziej się tym interesują, ale to, co Janek składał świadectwo, jest to potwierdzenie, to, co Luther powiedział, czy przekazał, może to nie odkrył on, ale to powiedział, że jedynie Ewangelia ma moc zmienić życie człowieka. Nic innego. Tylko Ewangelia ma moc zmienić życie człowieka. Ja wrócę do Bożego Słowa. Przeczytałem ostatnio w niedzielę Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 21 po 26 werset. Tylko przypomnę, przeczytam, a już nic nie komentując. Słyszeliście, iż powiedziano, przodkom nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój, pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik poddał sędziemu, a sędzia słudzy, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mówię, przeczytałem, roztłumaczając ten fragment Bożego Słowa, mówię, takie zadanie, abyśmy przez ten tydzień, który minął, abyśmy się wypełnili to słowo. Mówię, dzisiaj będzie sprawdzian. Na pewno nie będzie w szkole karteczki, długopis, bo to nie ma sensu teoria. Ale to odnosząc się do waszego sumienia, odnosząc się do prawdy waszego życia. Kto z was, ale tak odważnie, nie mówić, tylko podnieść rękę, może powiedzieć, że przez ten tydzień ostatni, który, ja nie mówię wcześniej, nie wracam do wcześniejszych lat, nie mówię, żeby odgrzebywać coś, co tam miało miejsce, nie wiadomo co i kiedy, ale przez ten ostatni tydzień to słowo, może tak z ręką na serce powiedzieć, że wypełniłem w swoim życiu. Po prostu podnieśmy rękę. To może tak powiedzieć. Chodzi tak w sumieniu swoim. Nie chodzi, żeby niepotrzebnie siebie osądzać czy oskarżać, ale po prostu ten tydzień tak swobodnie mogę powiedzieć, że nie miało to miejsca w moim życiu. Sława Bogu, tak mało tylko osób. To nic. Spróbujcie ten jeszcze jeden tydzień. Może wam się uda. Komuś się, może się uda.
Spróbujmy jeszcze tydzień. Wypełnić to. Może ktoś dzisiaj nie miał odwagi. Może myślał, no jak podniosę rękę, że wypełniłem, to powiedzą, że jestem taki, ja już jestem taki święty. Czasami my sami siebie niepotrzebnie tak oskarżamy. Nie chodzi, żeby tak siebie oskarżać. Tylko po prostu, skoro ten tydzień na nikogo nie gniewałem się, nikogo nie obezwałem, nie tego, no to swobodnie się czujmy po prostu. Prawda? No starajmy się wypełniać Boże Słowo, żyć tym Słowem. No, nie było okazji, siostro, mi się gniewać. No to słowo Bogu. Po prostu, nie, dlaczego tak mówię? To nie chodzi o to, żeby tak o sobie tam powiedzieć, czy robić coś. Ale wypełnienie Bożego Słowa wnosi błogosławieństwo. Wnosi. Naprawdę. Że zaczniemy to praktykować, wypełniając nie tylko wiedząc, ale wypełniając coraz więcej tego błogosławieństwa, przemiany będzie wchodzić do naszego życia. Przeczytam fragment Bożego Słowa z Księgi Proroka Izajasza. Może i na nim tak chwilę się zatrzymamy. 5 rozdział. Od 1 wersetu. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy, mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Słowo skierowane do narodu izraelskiego, do Izraela. Mówi Pan Bóg, że zaśpiewa mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Gdy patrzymy na Izrael w tym czasie, kiedy tam było, to był ulubiony naród, umiłowany naród w oczach Bożych. Bóg naprawdę się troszczy o ten naród, błogosławi ten naród. Ale kiedy przejdziemy na dzisiaj, przyjdziemy myśląc dziś, prawda? Nie chodzi o to, że Kościół jest w zamian za Izrael. Nie. Ale w innych miejscach Słowa Bożego jest powiedziane choćby w liście do Rzymian, że Pan Bóg tych z Izraela, którzy nie uwierzyli, on ich odcina, jest tam wspomniane o drzewie oliwnym, prawda? I tą dziką gałązkę, którą jesteś ty i ja, wszczepia w to drzewo oliwne. Czyli staje się uczestnikami Bożych obietnic. Jako Kościół. To, co jest dane dla Kościoła. I teraz patrzmy przez to Słowo Boże już jako na Kościół. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, Panu Jezusowi. Prawda? On jest tym ulubieńcem. Ulubioną Jego pieśń o Jego winnicy. Zaśpiewam ulubieńcowi Jezusowi ulubioną Jego pieśń o Jego Kościele. Dlaczego? Przecież On ten Kościół nabył własną, swoją krwią. Prawda? On zapłacił cenę. To jest jego Kościół. Kiedy wyznanie Piotra, tyś Chrystus, Syn Boga Żywego, Pan Jezus mówi, że na tej epoce, można tak dokładnie powiedzieć, na tym wyznaniu zbuduję Kościół mój. Jezus mówi, zbuduję mój Kościół. Nie inny, nie jakiegoś człowieka, nie jakiejś nazwy, denominacji. Ja zbuduję mój Kościół. Mój zbór. Dlatego patrzymy i zaśpiewam ulubioną pieśń o mojej winnicy. To jest miła pieśń dla Boga, gdy patrzymy tutaj odnośnie Izraela. Prawda?
Ale też patrząc na dzisiaj, na Kościół, których Bóg wykupił, Pan Jezus wykupił swoją drogocenną krwią, on jest też cenny w oczach Bożych, umiłowany w oczach Bożych. Mówi, że tę winnicę, która jest, tam jest o Izraelu powiedziane, gdy ci patrzymy dzisiaj, gdy myślimy o nas jako o zbawionych ludzi, nawróconych, narodzonych na nowo, odkupionych. Mówi, winnicę, mówi, ulubieniec miał moją winnicę na pagórku urodzajnym, czyli na miejscu urodzajnym. Ziemia, w którą wchodził Izrael, była to ziemia naprawdę urodzajna. To była ziemia błogosławiona. Tam wiemy, że te kiści winogron, nie wiem jaki był duży, ale jak dwóch niosło, to naprawdę był potężny, była urodzajna. Boże obietnice, które są dane też i dla Kościoła, kiedy stajemy się uczestnikami tego soku płynącego z tego drzewa oliwnego, prawda? One są urodzajne, one są błogosławieństwem. Te obietnice Boże naprawdę bardzo są cenne. To jest wielkie błogosławieństwo. Mówi, gdy patrzę, przekopał ją i oczyścił z kamieni. Usunął, kiedy usuwa nieprawość, usuwa grzech, usuwa to, co jest niewłaściwe. Mówi, to wszystko czyni Chrystus Pan. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Prawda? Wieża jeszcze wysoka, można obserwować daleko, co się dzieje. Z wieży widać, czy ktoś chce okraść tą winnicę, czy nie. Czy to się podkopuje. Wszystko widać z tej wieży. Prasa, aby te grona wycisnąć, aby wydały owoc. Mówi, wszystko uczynił. Oczekiwał czegoś. Pan Bóg oczekiwał to od Izraela. Gdy czytamy tutaj w Izajasza, Pan Bóg oczekuje, ja myślę też i od nas, od Kościoła, abyśmy wydali szlachetne grona. Abyśmy coś wydali. Bóg wszystko uczynił. Gdy patrzymy, mamy Jego Słowo. Mamy. Prawda? Duch Boży dany dla Kościoła. Dany. Mamy siebie nawzajem, braci, siostry. Mamy, mamy. Wszystko Bóg dał. Dał nam swoją łaskę. Dał, dał. Okazuje swoje miłosierdzie dla nas. Okazuje. Wszystko Bóg uczynił. Czegoś oczekuje. Mówi, ja wszystko dałem. Oczekuję, że moja winnica zacznie wydawać szlachetne grona. Zacznie wydawać owoc. Po to Pan Jezus nas zbawił, gdy czytamy to w listach potem Pawłowych, abyśmy przynosili owoc Bogu. On oczekuje zebrać plon z naszego życia. On wszystko uczynił, aby zbierać plon. Mówi, aby wydać szlachetne grona. Ale mówi, bo ten mówi, że wy jesteście do obywateli jeruzalemscy i mężowie judzcy, mówi do nich, wy jesteście tą winnicą. I rozsądźcie. Mówi, sami wydajcie wyrok. Co mam zrobić z taką winnicą, która nie przynosi dla mnie owocu? Mówi, sami wydajcie wyrok. Co mam uczynić, gdy nie przynosi owocu? Na pewno, kiedy wracając do Izraela, patrząc Nowy Testament, Pan Jezus, kiedy mówi o winnicy, mówi, że o przywódcach Izraela, że tam było powiedziane, że winnica wydawała owoc, prawda? Gdy będziemy czytać w Mateusza, Marka czy Łukasza w Ewangeliach, może wrócę, przeczytam, żeby to było chyba 20. Ewangelia Mateusza. Dwudziesty pierwszy rozdział od 33 wersetu. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem i wkopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego ukamieniowali. Znowu posłał inne sługi, większej liczby niż za pierwszym razem, ale im też uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go,
a posiądziemy dziedzictwo jego. Pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotny tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawi, to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani, faryzeusze wysłuchali jego podobieństwa, zrozumieli, że o nich mówi. Pan Bóg uczyni wszystko dla Izraela. Posyłał swoich proroków. Posyłał swoje sługi, aby naprostować ich drogi, ich ścieżki. Posłał w końcu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A widzimy, uczeni w piśmie faryzeusze nie przyjmowali Bożego napomnienia. Nie chcieli oddać owocu ten, który się należy. Sami wszystko dla siebie chcieli brać. Nic nie chcieli uczynić. Nawet Chrystusa Pana mieli udział w tym wydaniu Jego na śmierć, gdy czytamy w Ewangeliach. Mówi, co Pan uczyni, że jak napisano, to wszystko zniszczy i rozwali, że odbierze i da innym, którym będą wydawać owoce. Nie należy to rozumieć w ten sposób, że Bóg odrzucił Izraela i teraz sobie wybrał drugi naród. Nie. To byłoby niewłaściwe interpretacje, źle zrozumienie, patrząc przez Słowo Boże. Bo przecież pierwsi chrześcijanie to byli jednak z Żydów. Apostołowie byli Żydami. Czyli nie tak rozumiejąc. Ale ci, którzy odrzucają, którzy nie przyjmują, nie mają udziału w tym błogosławieństwie i zostają odtrąceni, odcięci, odrzuceni. To nie przyjmują tej prawdy, którą czytamy w Słowie Bożym. Pan Bóg oczekiwał, aby wyda owoc. Myślę, po dzisiejszy dzień okazał Chrystus Pan dla nas zmiłowanie. Jesteśmy Jego dziećmi. Jemu służymy. To jest naprawdę wielka Boża łaska. W swoim życiu chrześcijańskim nieraz nie zapędźmy się tak, aby otrącić Chrystusa. Otrącając Jego Słowo, otrącając to, co On nas uczy, otrącamy tak naprawdę Jego. Abyśmy przyjmowali i żyli tym Słowem. Aby Boże błogosławieństwo miało miejsce w naszym życiu. Pan Bóg mówi, że przez to, że tak postępowali niewłaściwie, mówi, ja rozwalę mur, rozbiorę płot, sprawię, że będzie zniszczy ją doszczętnie. Nie będzie ani przycinana, ani kopywana, ale porośnie cierniem i ostem. To dlatego, że nie chcieli przynosić owocu dla Boga, a Bóg dla nich wszystko uczynił. Pragnę Bożego Słowa, może taki trudniejszy, może czasem taki dosyć napominający, ale chciałbym jeszcze przez to zachęcić, abyśmy mieli to pragnienie. Bóg dla nas uczynił wszystko. Czynił wszystko. Jakśmy widzieli, odnośnie tej winnicy uczynił wszystko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydawała szlachetne grona. Bóg uczyni wszystko, abyśmy wydawali szlachetne grona. Wydawajmy. Chcielibyśmy wydawać. Bóg dał dla nas wszystko. Teraz, czy chcemy wypełniać Słowo i przynosić Jemu owoc? Także niech przez to Słowo też i Pan Bóg nas błogosławi. I tak wracając, przeczytajmy jeszcze sobie spokojnie w domu to, co w zeszłym tygodniu czytałem. Dzisiaj przeczytałem 5 Mateusza, 21 wersetu, ten rozdział o gniewie, o przebaczeniu. I postarajmy się. Jeszcze mamy tydzień. No, więcej, mamy całe życie, można powiedzieć. Ale tak, myślę, że jeżeli się sobie wyznaczymy jakiś termin, chociażby tydzień, to takie można powiedzieć, no, proste. Ale łatwiej wtedy coś realizować w swoim życiu niż taki odległy czas, no całe życie, nie? No ja sobie myślę, no żeby Pan Bóg chociaż do 60 dożyć lat, no jeszcze 14 lat, prawda? No to
Jeszcze mam czas, to dużo czasu, zawsze to przedkładanie, ale kiedy sobie tak weźmiemy, ten tydzień, co jest przede mną, postaram się, chociaż mówię to jeden fragment, aby wypełnił się w moim życiu. On wniesie błogosławieństwo. Amen.